Bardzo serdecznie, już tradycyjnie witam wszystkich Państwa, wszystkich naszych gości kochanych, wszystkich zainteresowanych, którzy przyszli tutaj na dzisiejsze spotkanie. Jest to już 7 spotkanie w ramach Zambrowskich Pasji, projektu, który w zasadzie raczkował w tym roku akademickim, jeżeli przekładamy to na naukę na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jest to inicjatywa naszych seniorów zambrowskich. I okazuje się, że przynosi efekty, że przyciąga coraz szersze grono zainteresowanych, ale nie tylko, bo pojawiają się również kolejni bohaterowie tych spotkań. I bohaterką dzisiejszego spotkania jest pani Bożenka Adamkiewicz. Pani Bożenka. Pani Bożenka zaprezentuje swoje liczne pasje, imponujące, bo o ile nie wyczerpie mi się pamięć, będzie to malarstwo, będzie to tkanina artystyczna, rzeźba, biżuteria artystyczna. Z dużą przesadą? Nie, absolutnie nie ma w tym przesady. Poezja, jeżeli uda nam się namówić oczywiście panią Bożenkę. Zobaczymy, może spontanicznie uda nam się właśnie panią Bożenkę zachęcić do zaprezentowania jakichś swoich tekstów. Czy dziś kończymy? Czy do rana? Do rana będziemy prezentować, podziwiać pasję pani Bożenki. Ja w takim razie już ustępuję miejsca pani Bożence i życzę wszystkim Państwu ekscytujących wrażeń, inspiracji i miłego, udanego spotkania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję Państwu za liczne przybycie. Nie spodziewałam się aż tak licznego grona. Jestem trochę zażenowana, bo wstęp był chyba bardziej obiecujący, niż ja się przygotowałam do tego. Zaczniemy może od tego, całej mojej, za przeproszeniem, twórczości nie mogłam przytargać, bo jest tego dosyć dużo. Zostało w domu, ale część moich prac w ubiegłym roku była pokazana na wernisażu. Jeżeli Państwo pozwolą, to z ostatniego wernisażu, bo to jest moja w Zambrowie druga wystawa. Pierwszą wystawę miałam, tylko nie pamiętam, w 11 albo w 12 roku, gdzie było część pokazanych moich obrazów, to była wystawa obrazów dzieci. A to z ubiegłego roku, wystawa moich prac, które były prezentowane tutaj w tym gmachu. Jeżeli można, to tak proszę szybko, bo to są same wstępne obrazy. Zaczniemy od pierwszych obrazów. Jeszcze, przepraszam. Gdzie te pierwsze obrazy? Ojej. Jeszcze troszeczkę. Za dużo tego wstępu. O! I tu są, proszę Państwa, moje tkaniny. To, ten koń, to znaczy trojka. To mi nie wyszła ta trojka gorda Jabierzyk. Był okres taki w moim życiu w latach 60., kiedy zachorowałam i ponad miesiąc musiałam pozostać w domu. I wtedy mi się strasznie nudziło i myślę sobie, co ja mogę robić. Dostałam taką maleńką ramę tkacką, poprułam parę swetrów i zaczęłam na tej małej ramie dowiązując sznurki, bo jak utkałam kawałeczek, to trzeba było dalej, to się wszystko klątało. No. I z tego powstała trojka. Jak Państwo widzą, jest tutaj zamieć ogromna, śnieżna, jak ktoś ma wyobraźnię. I jest tu trójka koni, które są słabo widoczne, ale proszę mi wierzyć, miałam taką intencję, żeby to była trójka. Jeżeli można, proszę dalej. Te tkaniny wszystkie trudno omawiać, bo
bo to są z różnego okresu. Ja zwykle, jak miałam jakiś dołek taki psychiczny albo fizyczny, to wyciągałam jakieś stare swetry, prułam i tkałam. To jest jakiś pejzaż włoski. Tam są trzy róże, które były tkane osobno na też małej ramce. Tu jest jakiś park. Tam jest Taj Mahal, którym byłam urzeczona, ale też mi nie wyszedł, bo był to, proszę Państwa, okres, kiedy nie było dobrych wełen prawdziwych, tylko można było kupić byle jaką wełnę. I proszę dalej. I z takich niektórych lepszych wełen robiłam. A to jest obraz utkany tutaj. A to jest po lewej stronie. Jak Państwo widzą, to znaczy nie wiem, czy Państwo widzą, ale to jest, miał być Kazimierz. Jest Kazimierz. To jest rzecz, którą utkałam tutaj, bo ja, proszę Państwa, moimi pasjami się chcę, właściwie zarazić chcę moje miłe koleżanki. Dlatego, że mamy tutaj cudowną pracownię, gdzie są piękne, to jest na warsztacie tkackim utkane, co jest znacznie łatwiejszą rzeczą niż tkanie na ramię. Słuchajcie panie, ja nie mówię, żeby zaczynać od jakichś pejzaży czy kwiatów, które są dosyć trudne do utkania, ale jakiś prosty wzór z kolorowych swetrów, które leżą nie wiadomo gdzie, warto naprawdę przyjść i spróbować swoich sił. Pod kierownictwem, pod nadzorem, pod czujnym okiem naszej miłej pani Sylwii, która prowadzi te warsztaty. Tak samo są tutaj możliwości wyżywania się w innych rejonach sztuki. Wiem, że mamy tutaj koleżankę, która zafascynowana była malarstwem i już robi ogromne postępy. Brawo koleżance i innym. Także proszę Państwa, to też kończyłam. Zaczęte było bardzo dawno. Jest to gęś frująca na tle jakiś tam. Prosimy, proszę dalej. I tu się zaczyna moje malowanie. To są koniki, których niestety tutaj nie ma. Tu jest cała seria dzieci, które niektóre były na tej wystawie, o której wspomniałam. Proszę dalej, bo to nie ma co się zatrzymywać nad tymi obrazami. To są dzieci, to są dalej dzieci oraz młodzież. I tu mamy tylko trzy obrazy z tej wystawy. To takie dziecko, które się umorusało jagodami, inne próbuje jeść i jest całe kaszką manną oblepione. I tam jest taki jakiś teenager. Jedziemy dalej. Tu są pejzaże, tu jest Kazimierz, przepraszam, że nie mam wskaźnika. Tu jest Kazimierz robiony jako obraz w tę stronę, tu jest Kazimierz robiony w drugą stronę. Proszę dalej. A smutny pan wędrujący gdzieś tam. O, tu jest obraz, który pozwoliłam sobie Państwu pokazać. Tak wygląda na obrazku, tak wygląda w rzeczywistości. Tam są jakieś pejzaże, to jest grecki pejzaż, tam są jakieś z wyspy. Jeżeli mogę prosić, to dalej. Chciałam Państwu pokazać, że ta wystawa... Tu się zaczynają kwiaty, też proszę dalej, bo to nie ma co. Kwiaty i tu to jest ten obraz, tu jest ten obraz, który jest gdzieś tam w górach, dziewczyna ledwo wstała, jeszcze się nie ubrała, otwiera okno i patrzy w sinę dal. I tu się zaczynają, ja dosyć dużo obrazów malowałam tak zwanych abstrakcyjnych, czy modern, ale ja się na sztuce nie znam, proszę Państwa. Ja tylko usiłuję, jak mi się coś podoba, to próbuję i nie zawsze mi to wychodzi. Jeżeli można, to jest takie studium, też proszę dalej, bo to tam... Będzie jeszcze, tak?
to będzie dalej. No tutaj przepraszam, tu jest taki akt, nie akt. O, tam jest las jakiś, który, jeżeli ktoś sobie chce wyobrazić, to jest las. A dla innych może być to księżycowy pejzaż, którego i tak nie widzimy. To dobrze, to dalej poprosimy. To dalej są jeszcze abstrakcyjne obrazy. O, na przykład te obrazy zainspirował mnie, nie powiem nazwiska, albo powiem, Kevin Sonmore, to jest malarz, który jest w Kanadzie. Ja akurat byłam na degustacji wina, gdzie nad kominkiem wisiał obraz, ale nie ten, inny. Wielkości takiej może, jak ta nasza opiekunka. Może troszeczkę wyższy. Cały czerwony, czerwono-czarny i na tym dwa rzędy gwoździ. Naprawdę robi wrażenie. To wisiało nad kominkiem, wnętrze było cudowne. Zapytałam gospodarzy, których ja nie znałam, bo mnie tam wprowadzili ci, co znali, co mieli zaproszenie. Ja na ogona tam była. Pytam się, kto to? No powiedziano mi, kto to namalował. I ja zaczęłam przeglądać jego obrazy. Naprawdę zafascynowała mnie sztuka tego malarza. Pytam się, ile kosztował ten obraz? 10 000 dolarów. No to ja myślę sobie, kurczę. I zaczęłam naśladować go. Proszę Państwa, więc 20 000. Więc ten jest trochę większy niż tamten, tak? To nie jest takie jak on, bo ja nie mogłam, dlatego żeby mnie zaskarżył prawdopodobnie, że mu inwencje i ten kradnę. Więc, ale w każdym razie jego obrazy charakteryzuje kolor i zestaw kolorów, co jest ogromnie, powiedzmy, on jest bardzo drogim malarzem, jego obrazy są bardzo drogie. Jeżeli można, to proszę dalej. Bo nie, to też jest z serii tego abstrakcyjnego malarstwa, bo jak Państwo widzą, to nie są wykończone baby, to są takie stylizowane baby. Tam siedzi taka smutna, tam jeszcze były inne rzeczy, ale zamalowałam. To jest też abstrakcja, obraz pod tytułem Ulica, czy patrzmy przeszczeń. Jeżeli można, to proszę dalej. Tu jest seria, jeszcze dalej proszę. Tu jest seria obrazów z tak zwanego południa, to znaczy akurat Malta. To jest wyspa dosyć ciekawa, gdzie domy są budowane pionowo. Wszystkie domy, jest parter, to jest kuchnia i salon. W wielu domach w centrum jest parę domów takich willowych, ale wszyscy tak mieszkają. Ja myślę sobie, ja już bym tam nie mogła mieszkać, dlatego że na pierwsze piętro, gdzie jest sypialnia państwa, to jeszcze nic, ale ja miałam sypialnię na trzecim piętrze ichnim, bo to były dla gości, więc wszystkie te domy, bo byłam zapraszana tam, w paru miejscach byłam, ale ludzie są szalenie przyjemni, nocą siada się przed domem i popija się różne rzeczy. I gryzie się, chyba się tam nie za bardzo zagryża, ale się popija. Kawę też, bo noc trwa długo. Tam jest gorąco w dzień, ciężko jest żyć. Tak dalej proszę. I te górne obrazy to są właśnie, to jest Malta. A tutaj dalej, tam to jest coś innego. A tu proszę Państwa ta dziewczyna, której tu prawie nie widać, jak byłam w galerii Treciakowskiej, to dużo obrazów, sztuka w radzieckich tych, w rosyjskich, w radzieckich, bo w Rosji nie byłam, ale w radzieckich muzeach byłam, jest, przecudowne są zbiory. I tam zafascynowała mnie jedna taka właśnie dziewczyna w koronkowej sukience, oświetlona tylko księżycem, w parku na ławeczce.
coś pięknego. Stałam i nie mogłam się oderwać od tego obrazu. I po latach myślę sobie, a ja namaluję. I spróbowałam namalować, ale całkowicie mi nie wyszło, dlatego z lata zrobiłam zimę, dlatego z księżyca zrobiłam latarnię. No bo, proszę Państwa, nie zawsze się da odtworzyć to, co oczyma duszy się widzi. Na tym polega trudność. Proszę uprzejmie dalej. Tam są takie nastrojowe, tu są zimowe obrazy, tu jest wieża w Inowłodzu, tam jest jakaś cerkiewka, tam na koniu w śniegu pędzi jakiś kowboj być może. Tu jest obraz, który ja bardzo lubię. O, a tu jest Warszawa przedwojenna, bo tam konie pędzą, których nie widać. Czy to jest koniec? Już nie pamiętam. Chyba koniec. I tu nam się wystawa skończyła. I teraz tak. O tkactwie już powiedziałam. I naprawdę zachęcam panie do tego, żeby znaleźć czas, bo czasami naprawdę nie warto chodzić, nie, po parku warto chodzić, bo to nogi nam potrzeba, żeby te stawy chodziły, ale zamiast na przykład rzeczy takiej, czasu takiego, z którym nie wiadomo co zrobić, warto naprawdę zdyscyplinować się i przychodzić tu na te stojące warsztaty tkackie, które stoją i czekają. Naprawdę. Proszę Państwa, to ja miałam dosyć długą przerwę, bo jak się tka, to wtedy coraz szybciej człowiek, ale ja w międzyczasie urodziłam dziecko, różne rzeczy po drodze też robiłam, wychowałam to dziecko, może nie najlepiej, ale jednak, to proszę Państwa, to nie liczyłam godzin, które poświęcałam na namalowanie obrazu, bo mam tu, a nie mam go, mam jeden obraz, proszę Państwa, taki, który zachciało mi się namalować i było już w sklepy pozamykane, nie miałam blejtramu. Blejtram to jest to, na czym się maluje. Wobec tego wyjęłam z szafki kuchennej półkę jedną i namalowałam przez noc jeden obraz, który mam w domu do dzisiaj, na tej półce. Także czasami naprawdę warto energię, którą człowiek ma, zamienić na coś. Na malarstwo. Jak się maluje? No to możecie zapytać, bo są tu studentki. Studentki pana Włodka, które robią naprawdę postępy, bo ja czasami popatrzę już na te wypracowania i naprawdę już widać. A już pochwaliła mi się pani, że ona też Pole Negri namalowała sobie, bo też pewno była zachwycona tym obrazem. Pan Tadeusz Styka kochał się w Pole Negri, więc on dlatego tak pięknie malował. Jego obraz jest nieduży, ja tutaj miałam takie płótno, no chciałam wykorzystać, bo to takie czasy były ciężkie. To by było tyle. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak się zaczyna malować, kto się interesuje, to nawet mam swoje szkice, które od ołówka się zaczyna poprzez, powiedzmy tam, albo farby wodne, albo farby kredki. A potem jak to się uda, to się wynosi i się zaczyna malować olejno czy akrylikami. To są, olejną się trudno maluje, ale ja tu wykładu na ten temat robić nie będę. Natomiast zachęcam bardzo, bo malować też wcale nie jest trudno. Naprawdę, prawda? Tak, jak się tylko zachce. Ja jeszcze Państwu chciałam pokazać rzecz następującą, ale mi się pogubiło. Był w pewnym momencie okres, który zachciało mi się tworzyć biżuterię. Maria też to robiła. Ale Maria robiła z czego innego, Maria z modeliny nie była. I proszę Państwa, i to było może w latach 60., 70. Zachciało mi się robić broszki, klipsy, takie różne. Narobiłam sobie różnego rodzaju, zwykle się robi najpierw projekty i z tych projektów się robi się różne sztuki. Mnie już niewiele zostało, bo ja przeważnie po
porozdawałam różne rzeczy, ale znalazłam jeszcze stare. Proszę Państwa, modelina wygląda tak o. Ja z kolorowej modeliny robiłam. To można dostać. Po paru minutach rozrobić to. Też zachęcam do Pani Sylwii. Ona na pewno pomoże Państwu zrobić. To są moje stare bardzo rzeczy, które mogę posłać, pokazać. To jest jakaś tam niewypalona. Jak się zrobi? Są schematy, można sobie schematy. Są szpilki i do klipsów takie różne rzeczy. I proszę Państwa, popatrzeć, co można zrobić. To są naprawdę bardzo też łatwe rzeczy. 110 stopni, 10 minut, 12 do wypalenia. O, a to są klipsy. Tak, o. Tutaj niestety, ponieważ ja... O! Noga mu zginęła. Połamało mi się. Ponieważ to leżało gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, to tutaj jest też taki, bo można kota pięknego sobie zrobić na wróżkę. Można sobie raka zrobić, takiego coś trzyma się, swetra. Można sobie kraba zrobić, który mi się połamał. Ja nogi nie poślę. Tak, dobrze by było, żeby to wróciło. O! Ja nogę zostawię, proszę Państwa. Można większe, można mniejsze. Ja już nie posłam takie te. Ale na przykład jeszcze można, proszę Państwa. Jak się... Naprawdę do modeliny naprawdę zachęcam. Ja robiłam i korale sobie robiłam z tego, oryginalne różne. Udawałam, że mam, bo mnie nie stać było w owym czasie na prawdziwe korale. Tak pomieszałam modeliny czerwone z brązem, że wyszło mi i pomarańcz i zrobił mi się kolor koralowy. I chodziłam dumna jak paw, że miałam prawdziwe korale. Proszę Państwa, a jak ktoś już nie chce modeliny, to może znaleźć kamień rzeczny i na nim namalować sobie na przykład kotka czy co innego. Mój kamień akurat pasował do tego, żeby był to kotek. Proszę Państwa, to jest to. Klipsów już nie pokazuję, bo one są, to znaczy ja nie tylko róże robiłam. Ja robiłam najprzeróżniejsze inne. Aha, i jeszcze co? Jak się... Słucham? A już to dzisiaj niemodne jest. Niemodne. Tak? No pewnie, teraz odbieram. Także, proszę Państwa, czasami trudno jest akurat utrafić kolorem. To projekty zwykle sobie próbowałam malować. I na przykład ten zestaw kolorów to aż niedobrze się robi. Prawda? Ale jeżeli namaluję, to nie jest dużo, spróbuję, to wtedy może się okazać. To by była ta następna moja pasja, która była zawsze w międzyczasie. Ale jeszcze o jednej pasji chciałam Państwu opowiedzieć. Jeżeli już Państwa nie znudziłam, też zachęcam do tego, bo to można naprawdę samemu usiąść i robić. Jeżeli Państwa nie zanudziłam jeszcze, to jeszcze pokażę coś, co też można robić. Otóż, pewnego razu były to moje imieniny. Zaraz Państwu powiem. 13 marca 1965 roku. Dostałam dwie takie główki od prawdziwego artysty, rzeźbiarza, pana Gogoleskiego, tylko nie tego, który gra na scenie. Właściwie od jego żony, od Funi Stefania. I dostałam takie dwie maski. I proszę Państwa, i myślę sobie, a ja spróbuję. Robi się to tak. Bierze się gips budowlany, ja później z dentystycznego robiłam, ale to małe tylko takie rzeczy. Bierze się gips budowlany, wodę się do gipsu, bo inaczej to nie da rady, miesza się on, robi się gorący, trzeba odczekać.
pędziutko na deskę, taką do krojenia mięsa na przykład, lub nie. I zaczyna się formować. To się formować nie da, dlatego że gips bardzo szybko tężeje. I teraz trzeba odczekać, aż on się odpręży, już nie jest gorący i wtedy można rzeźbić. I za przeproszeniem, bo to nie jest żadne rzeźbienie. Natomiast po wyrzeźbieniu, jak już jest gotowa maska, bierze się zwykłą farbę plakatową, jakiego koloru się chce, maluje się, jak ona wyschnie, to wtedy glansuje się szczotką od butów, na której są resztki farby. I tak pięknie to błyszczy. To jest robiona maska w ten sposób. To ja zdradziłam Państwu technikę, bo to wszystko nie kosztuje. A jakże? Spróbuj to zobaczysz. Spróbuj to zobaczysz. Na pewno się uda. Proszę Państwa, i ja teraz te parę masek, to dwie maski są nie moje. To są prawdziwego artysty pana Kowalewskiego. Zapomniałam jego imienia. Tylko pamiętam żonę, bo on się nie ujawniał. Proszę Państwa. Zaczęłam bardzo, bardzo mi to nie wychodziło, dlatego że jego maski miały wyraz, albo straszyły, albo zachęcały do czegoś. Natomiast ja zaczęłam udawać, że ja zrobię maski z plafonu, z Zamku Królewskiego. Jest tam sala jedna z maskami, które są w obrazkach i takie obrazki były sprzedawane pojedynczo. Kupiłam sobie taki obrazek i spróbowałam zrobić taką Madonnę. I później takiego drugiego. Ale potem zaczęłam robić całkiem inne. Czy to Państwa interesuje, czy nie wyciągnę? Tak? To ja, bo ja tak nie wiedziałam. Zaczęłam robić maszkary, bo to najlepiej. Po co ja robiłam te maski? Bo ja chciałam, tak samo jak i to, chciałam na imieniny moich znajomych, a jeszcze za młodości to miałam duże towarzystwo, chciałam, proszę Państwa, komuś darować to, co ja sama zrobię. Obrazy to za długo się malowało i żal mi było, bo skąpa jestem, żadnego swojego obrazu nie mogę się rozstać. Natomiast takie maski, ciach-ciach, taką broszkę, mogłam na prezenty robić i zaczęłam robić i to się szalenie podobało. Wtedy na białych ścianach naród sobie wieszał, mój znajomy naród, całe takie filary. Tych i ja chodziłam taka dumna, bo jak byłam zapraszana, patrzyłam, udawałam, że mnie to nie interesuje. Interesowało mnie to oczywiście, ale człowiek jest próżny do końca. O, takie. A później zaczęłam troszkę większe robić maski. O, takiego drania, o, to były te dwie tutaj na dole, to były skopiowane, ale nieudolnie, z tych plafonów z Zamku Królewskiego Krakowskiego. O, taką. To też jakiś coś tam, o. Natomiast zaczęłam malować, zaczęłam takie robić jednokolorowe lub dwoma farbami malowałam. To jest Wietnamczyk niby to, proszę Państwa. Wietnamczyk. Ale faktycznie jest to Wietnamczyk. Prawda? To jest druga maska mojego tego. Kto mnie, pana Gogolskiego, który mnie zachęcił do tego, to są dwie jego maski. Od razu widać tu ręce artysty, a tu papugi. Też piękne. Dziękuję. Tak? Pewnie. Dlatego więc miałam, proszę Państwa, to jest a la Murzyn, tylko proszę Państwa, ponieważ to wszystko były lata 60., 70., to on uszy pogubił, a ja musiałam odnowić to, więc tu już jest malowane różnymi farbami, które próbowałam na ten gips nałożyć.
bo niektóre maski myszy mi pożarły. Bo trzymałam to w jakimś tam pudle. To miał być Indianin. Daty tu, 67 chyba rok. Ale naprawdę taką maskę można jednego wieczoru, jedną jakąś spróbować. Najpierw to nie wyjdzie. Proszę Państwa, narzędzia jakie? Nóż i pilnik do paznokci. To były moje narzędzia, którymi tu robiłam te rzeczy. Mocny nóż, dlatego że jak gips zastygł, to trzeba było mocno wyrzynać. No a wygładzanie, kolorowanie, to jest jakiś taki przystojny starszy pan. Panowie przystojni. To jest Chińczyk. Jakby kto nie mógł odróżnić. A część to mi myszy pogryzły. Ojej. Także, no a tu już są maszkary, które też są już po tego. Tu jest taki, taki o, jakiś o. Tu taki o. Najlepiej lubiłam takie maski, jak usiłowałam naśladować Murzynów. Tak, afrykańskie w każdym razie dzieła, które były bardzo surowe i nawet można zrobić kolorami, kolorami można to papugować jako drzewo. O, więc te maski to się najlepiej podobały różnym moim. Oho, nie zmieści się. No nie musi się zmieścić. Maszkary. A tu jest taka niby to z dwoma twarzami. Meksykańsko, nieważne. Jedna twarz, a tu jest druga twarz. W tej czapie jest druga twarz. Także tutaj inwencja, proszę Państwa, też jest. Zachęcam, jest to fajna robota. Na wieczorową porę. Jak już wszyscy pójdą spać i nikt już nie będzie potrzebował śniadania czy kolacji, wszystko jedno czego. Tak. No tutaj takiego głupka jeszcze miałam, ale on się już tu nie zmieści. Nieważne. I na koniec dla dziecka to przestrzegam, takich masek się nie robi, bo to się psuje, wszystko się psuje. O, ale też akurat taką rzecz. Proszę Państwa, jeżeli proszę Państwa nie zmudziłam, to jest, aha, jeszcze takiego jednego, bo to też jest taki o, taki gips, bardzo łatwo, no, najprzeróżniejsze rzeczy, albo perły, jeżeli jakąś głowę damską, albo jakiegoś tam takiego o, który też może być ciekawym zjawiskiem. O, 65 rok. Jak Państwo widzą, ja teraz tego nie robię, bo po prostu nie mam czasu na takie rzeczy. To by było na tyle. Jeszcze, ale nie ma ani jednego pana oprócz naszych miłych. Nie ma, w ogóle panów nie ma. Jest, o Jezu, no schował się pan. No bardzo pana przepraszam. Schował się pan. Schował się. Jest zażenowany, tyle pięknych dam dookoła. A propos pięknych dam. Chciałam Państwa przeprosić za moje włosy, bowiem one wzięły i zmokły i moja fryzura staranna przestała być staranna. Także nie ma, pięknie. Także, o! Tak, proszę Państwa, to była maska, projekt, bo ja sobie zwykle coś szkicowałam. To podobna do tej, ale to nie jest ta, bo ta jest uśmiechnięta i miła, a to ma być maszkara wstrętna. Takich projektów, które gdzieś jeszcze tam są, dużo różnych mam. I to już by było na tyle, chyba wszystko. Jeszcze mogłabym powiedzieć taką rzecz, że aha, to jest haft, ta Pola Negri to jest haft, to nie jest malunek, który bardzo, bardzo dawno zaczęłam. Krzyżykami, tak? Słucham? Nie. Czym?
krzyżykami. Kropeczkami mogłabym powiedzieć. Dlatego, że to jest na zwykłym płótnie harcerskim, bo wtedy nie było. Zaczęłam bardzo dawno, a skończyłam bardzo niedawno. Dlatego, że później różne losy rzucały mnie tu i ówdzie i musiałam przestać, zająć się rzeczami praktyczniejszymi niż jakieś tam pasje, pseudopasje. Jeszcze miałam jeden styk, proszę Państwa, z prawdziwym artystą, z małżeństwem właściwie, ona robiła ceramikę prześliczną, a on głównie zajmował się drzewem. I to drzewo mnie zafascynowało, no bo ceramikę to można było ukształtować jak się chciało, jak się miało dobre gliny. To raz spróbowałam, ale jakoś nie weszło w moje liczne pasje ceramika. Natomiast drzewo weszło. I samodzielnych prac tego typu mam bardzo mało. Jeżeli ktoś ma warsztat, dostęp do warsztatu, ale takiego artystycznego, gdzie są specjalne piły, gdzie są tarcze szlifierskie, to może się też tym zainteresować. Można przepiękne rzeczy. Drzewo mnie fascynuje, ale niestety nie mam w tej chwili dostępu do tego. Parę rzeczy tu nawet wzięłam z sobą, takich niewykończonych, jedną wykończoną. To mam w domu rzeczy, które pewno już nie zdążę wykończyć, bo już mam blisko 100 lat. Ale proszę Państwa, to już by było. Dlaczego mówię? Dlatego, że to się wycina się formę taką, a nie będę Panu współopowiadała. Przykleja się do deski odpowiedniej albo do balika i to wycina. Ja próbowałam proste rzeczy wycinać, to się da. Trzeba uważać tylko, żeby nie podłożyć palce, bo to maszyna jest bezwzględna. To już tego, ponieważ to raczej męska sprawa rzeźby w drewnie, to już nie będę Państwu. Miło mi było. Dziękuję Państwu, że byliście. Wysłuchali mnie. O nie. Można. Bo jakby była, bym się nie zapytała. No tak, to by było dziwne, wszak. Bożenko, ja jestem pod wrażeniem tego, twoje obrazy po raz pierwszy. Gratuluję, jestem zafascynowana. I rozumiem, jeśli dobrze zrozumiałam, dotychczas prezentowali się przed nami twórcy, których pasje ujawniały się dosyć późno, prawda? Kiedy ludzie przechodzili na emeryturę. Natomiast u Ciebie rozumiem, że Twoja pasja zrodziła się dosyć wcześnie i w związku z tym chciałam zapytać, czy pamiętasz, kiedy namalowałaś swój pierwszy obraz i jaki to był obraz? Drugie pytanie, czy kiedy byłaś w szkole podstawowej, na przykład na tak zwanych rysunkach, czy już nauczycielka patrzyła na ciebie troszeczkę inaczej, czy postrzegała w tobie talent i artyzm, twoją twórczość po prostu. I trzecie pytanie chciałam zapytać, co inspiruje ciebie do tak bogatej twórczości, bo gama twojej twórczości, mam tu na uwadze malarstwo, jest bardzo szeroka, prawda? Czy przed namalowaniem obrazu siadasz i rozmyślasz, tworzysz sobie najpierw taką wizję tego, co chcesz namalować, czy po prostu siadasz, bierzesz odpowiednie pędzelek, coś tam i po prostu sobie malujesz? Trzy pytania. Mam sklerozę, to proszę mi przypominać. Pierwsze. Jak ci powiem, to się uśmiejesz. To były lata 52. Dosłownie przed śmiercią Józefa Wissarionowicza Stalina. Gdy chodziłam do gimnazjum, bo ja z Zambrowem jestem związana okresowo. Przyjechałam właśnie w 52 roku i zafascynowała na
zafascynowała mnie zima. Przyjechałam wieczorową porą, w mroźny czas, kiedy wysokie płoty, których tu już nie ma, okalały, proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś pamięta, wysokie płoty, chyba na 2 metry albo wyższe, drewno, deski. Wojskowe. Słuchajcie, całe oblepione szronem, białe. Ja przyjechałam z Olsztyna, gdzie zimy nie było, lata nie było. A tu zima. Drzewa oszronione. Coś pięknego. Teraz wracam do odpowiedzi, bo przepraszam za tą dygresję. O! I wtedy chodziłam do tego Gimnazjum Czerwonego, gdzie już Państwo pamiętają, tam BGŻ był, a teraz się przebudowuje na coś nowego. I tam co tydzień trzeba było rysować, no, wydawać nową gazetkę. Oczywiście wszyscy kochali tych, co musieli kochać. A dobrze mi się malowało Stalina, bo łatwo było i u mnie prawie w każdej gazetce albo mały Stalin był, albo duży Stalin był. I tak moja miłość do rysunku, przeważnie w ołówku, się, proszę Państwa, to były moje pierwsze obrazy publicznie eksponowane. Bo te, co w teczce, to nie. To na pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy w szkole podstawowej. Proszę Państwa, szkoła podstawowa moja to była, kiedy była wojna. To do pierwszej klasy to chodziłam do takiego pomieszczenia, gdzie siostry wieszały tablice z tamtej strony, zamykane, bo wpadali nieproszeni goście też. I tam nie uczono nas rysunku. A później byłam gdzie indziej, dlatego że z racji tego, że mój tatuś był dosyć aktywny i walczył w czasie okupacji, no to musiał być przerzucony. Raz był rybakiem, raz był robotnikiem w cukrowni, raz był różnym takim leśnikiem był i przerzucili mnie tak, znaczy nie mnie, lecz moich rodziców. Raz ja się mój tatuś się nazywał Tyras Michał, dlatego że w Częstochowie akurat jak uciekł z niewoli, to na ulicy zastrzelili Tyrasa Michała, dokumenty jego trafiły do mojego ojca, w każdym razie. I w pewnym momencie przerzucili mojego ojca do takiej leśniczówki i dosyć daleko tam było chodzić, mama sama mnie tam uczyła, ale wynalazła przez małą rzeczkę, kładkę, chodziłam do pana, który mnie uczył kaligrafii. Czego innego też mnie uczył, ale głównie kaligrafii. I też rysunku nie miałam okazji się uczyć, nikt się nie interesował tymi. Także żadna nauczycielka, do 4 klasy już poszłam chyba w 45 roku, czy 4-5. No to też to do mojej klasy, gdzie była koedukacyjna, to chodzili panowie tacy, 4 klasa podstawowa, panowie z lasu z pistoletami, na ostatnich ławkach siedzieli, o, i uczyli nas dwa lata, ci szybko musieli nadrobić stracony czas, czy nie stracony dla nauki. Także nikt się nie interesował moim, dopiero właśnie tu pani Tymieniecka, świętej pamięci, nie wiem, czy ktokolwiek pamięta, panią Tymieniecką, to jest siostra pana Starzyńskiego, jej grób jest tutaj, w Zambrowie. Ona zwróciła uwagę na to, że ja powinnam się kształcić w tym kierunku, ale to nie były czasy, to było drugie pytanie. A trzecie pytanie zapomniałam. Sama zapomniałam. Nie, skąd się bierze? A co mnie inspiruje? A ja nie mam pojęcia, co mnie inspiruje. Jak Państwu powiedziałam, kiedyś zainspirowała mnie po prostu chęć namalowania czegoś i wyjęłam tą deskę z szafki. O, ale czasami na przykład, skąd te? To są te dwa obrazy, to zobaczyłam, to jest czyjaś twórczość przeze mnie skopiowana.
bo człowiek jak się zaczyna uczyć rysować, to zwykle patrzy na coś, na jakiś obraz albo co innego i zaczyna go kopiować. Potem zaczyna sam coś, szkice jakieś robi i pod to podbiera farby. Ja mam jeden obraz taki, który z 15 razy przemalowywałam, a jeden taki, który już 5 lat stoi u mnie zasłonięty, bo już mnie bardzo drażni. Ja go nie mogę namalować, bo są takie rzeczy, które jak człowiek myśli, że już potrafi, to mu wcale to nie wychodzi. Dlatego nie biorę się za takie rzeczy. To jest inspiracja. Albo jest, albo jej nie ma, albo mi się wydaje, że ja ją mam, a mi nie wychodzi. Do czego też się trzeba przyznać. Dziękuję bardzo. Bardzo słucham. Ty taki powiedziałaś taki krótki fragment swojego życia. Czy prowadzisz pamiętnik sama, czy z Mario, czy każda osobno? I czy albo drugie z tym związane, czy chciałabyś się podzielić jakoś nawet fragmentarycznie historię swojego życia? Sądzę, że ciekawe. To by trzeba było wódkę postawić. Obiecuję, że oraz kawę. Obiecuję, że... Oraz zagrychę jakąś dobrą. Ale wszystkie fragmenty mojego życia się niestety nie nadają do publikacji. Nie wszystkie, to co można. Tak. Bożenka nawet będzie chleb na zakwasie mojej własnej produkcji. O kurczę, z masłem? Też, ale nie moim, a kupionym. No to dobrze. Ty wiesz co, kupuję to, chcę się kiedyś ciebie poproszę. Tak, więc proszę Państwa, gdy chodzi o pisanie, miałam zawsze ochotę. Jak miałam 16 lat, to od ojca dostałam za przeproszeniem lanie za moje pisanie. Bo pisałam wtedy pamiętnik, a ponieważ niektórych kawałów nie rozumiałam, ale zapisywałam je. I zapisywałam i miałam je w tym swoim pamiętniku. I nie wiem, jakim prawem mój tatunio dorwał się do mojego pamiętnika i musiał być przerażony tym, co ja tam napisałam. Proszę Państwa. I dostałam lanie, no takie powiedzmy lanie jak lanie, no to ładnie wygląda. W każdym razie i mój pamiętnik poszedł do biurka pod klucz. I tata myślał, że ja drugiego zeszytu nie kupię sobie. O. A później z pisaniem zetknęłam się jeszcze. Był taki okres w moim życiu, że uczyłam dzieci, bo i starych też uczyłam, ale uczyłam dzieci, takie, które nie chciały się nauczyć języka polskiego. To rodzice ich zmuszali, no to przyszedł, powiedział, słuchać mogę, bo mi tata kazał, ale nawet po polsku nie mówił. Mogę słuchać. I ja wtedy różnymi metodami próbowałam dotrzeć do tych dzieci i myślę sobie, bo szarady takie proste wymyślałam, żeby zachęcić tych, co, bo miałam i chętnych, i niechętnych, ale z chętnymi to sobie radziłam. Wierszyk taki, to jest góra, a na górze stoi fura, a na furze zgnacze kura. Takie, bo to już ortografia wchodziła w te. Proszę Państwa, sama robię błędy ortograficzne, a propos błędy, moja mama odsyłała mi moje listy, podkreślała na czerwono, bo była polonistką między innymi. I jak ty możesz tak pisać? Ty nie słyszysz? Huśtawka, harcerz, huśtawka, to słychać. Ja nie słyszałam. No, więc zaczęłam tym dzieciom, wracam teraz do tego, zaczęłam pisać tym dzieciom opowiadania. I opowiadania, żeby ich zainteresować, pisałam o ich dziadkach. Słuchajcie, powolutku te dzieci zaczęły się uczyć. Ja już nie pisałam kartek do babci, która była Polką. Kochana babciu, całuję ciebie, bo pierwsze to kartki pisałam. W ich imieniu niby to one pisały. Proszę Państwa, mam dużą satysfakcję z tego, dlatego że te moje dzieci, wszystkie, były tu w Polsce, były na studiach i w Krakowie, i w Warszawie i zadziwiały, wszystkie zadziwiały, niektóre więcej, niektóre. To był mój sukces. To był mój chyba jedyny sukces w życiu, kiedy one
historię Polski, nie zdążyłam z nimi przerobić całej historii, ale historię zadziwiały tych wykładowców, że one nie tylko Polski, ale również historię. Uczyłam ich historię, bardzo na historię zwracałam uwagę, kiedy już potrafiły mówić po polsku. Świetnie mówią po polsku. I wszyscy różne rzeczy tu robili. Był zafascynowany jeden z tych chłopców, już dzisiaj się ożenił. Listy do mnie piszą, do dziś. Więc na wesele byłam zaproszona, ale nie pojechałam, bo finansów mi było brak. To pisałam wtedy, pisałam im opowiadania, krótkie. Czytałam z nimi trylogię, gdzie czytaliśmy, także to już trwało parę lat. To był mój największy zarobek. 20 złotych, $20 za półtorej godziny, za dwa razy po 45 minut. No ale to proszę Państwa, to dobrze jest, jak człowiek patrzy, że te dzieci wyrosły i one dzisiaj Polskę znają. I one znają, bo historii to ja się sama uczyłam w tamtym czasie, bo co, myślicie Państwo, że ja tą historię tak pamiętałam? A guzik, nie pamiętałam, chociaż miałam w pewnym okresie bardzo dobrego nauczyciela z historii, który potrafił uczyć historii, nie książkowo. Ale człowiek nie pamięta, bo już byłam dosyć leciwa w tym okresie, kiedy ja te dzieci uczyłam. No to chodziłam do biblioteki i uczyłam się po kolei. I nie uczyłam ich historii takiej, że tu była Cedynia, tutaj była klęska, tu było zwycięstwo, ale wyciągałam takie ciekawostki, które ich zainteresowały. On się z nią ożenił, a potem chodził jeszcze do tamtej, bo to już były niektóre dzieci takie, gdzie ja mogłam już mówić takie rzeczy. I oni zapamiętywali sobie te fragmenty, które... A to był Bolesław Chrobry, a to był Kazimierz Wielki. To by było na tyle, gdy chodzi o moje pisanie. Brawo. No to miło mi było. Nam również. Ja tylko powiem jeszcze też tak króciutko, tak, że w ogóle ja sobie tak pomyślałam, że od pani Bożenki emanuje tak niesamowita pasja życia. Naprawdę, to jest taka fascynacja życiem, fascynacja człowiekiem, fascynacja takimi okruchami rzeczywistości, codzienności, która przekłada się na pani pracę, na pani twórczość. Daje pani po prostu wyraz temu bogactwu świata, które tak panią fascynuje. I po prostu mnie to też urzekło, poruszyło. Także mam nadzieję, że... To znaczy mnie w ogóle w takim bardzo, bardzo takim ludzkim znaczeniu dotknęło to spotkanie. No myślę, że dużo, dużo jest do przemyślenia, Bo proszę Państwa, najważniejsze to jest kochać ludzi. Nawet tak, tych, którzy tak, nadepnęli na odcisk. No bo... A tu już nie będę wchodziła w filozofię, bo bym się za bardzo... Ale w każdym razie naprawdę nie warto nienawidzić. Szkoda czasu na to. Przepraszam, że ja tak weszłam w słowo, ale to jest ważne. Kochać ludzi. Naprawdę. Jeszcze raz pani Bożenko, bardzo, bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z panią w roli głównej. Naprawdę, bo ja na przykład czuję ogromny niedosyt. Ja bym jeszcze była... To dlatego namawiam, malujcie, dłubcie w tych modelinach i w gipsie. No właśnie, ja tak pomyślałam, prawda, że to byłby świetny pomysł. Nawet przyniosłam kawałek tej modeliny takiej. No, na kolejne spotkanie. No po prostu to są bezcenne spotkania z drugim człowiekiem i Albo kamyczek. Kamyczek jest cudowny. Jest przepiękny. Prawda, kamyczek? No, przepiękny. No, a można najprzeróżniejsze rzeczy namalować. Ja przepraszam, czy ja mogę? Proszę, oczywiście, bardzo proszę. Dzięki. Ja Państwu bardzo dziękuję.